Dzwonią do mnie ziomki, tym razem odbieram, nie walę nikogo w bombki. Korzystam dopóki jest zimno i ładnie. Pierdolę przekaz i robię to fajnie. Lecę na sanki zaprosić moich ziomów, niż smażyć się w słońcu, wolę pobyć w ciepłym domu. Albo sobie szybko popylać na nartach, iść się napić, nie polegać na tych kartach z tarota. Tego w sumie nigdy nie robię, w sumie nie mnie uderza, gdy pan za rogiem prosi mnie o złotych 10, a ja muszę mu odmówić. Jestem spłukany i mam tylko 4 szlugi, więc tylko taką ćwiartką mogę się nacieszyć. A chciałem dziś do Echeverry se uderzyć, wypić herbatkę, nigdzie się nie musieć śpieszyć. Przynajmniej nie zajadą drogi mi poza skaterzy. Zrobiłem gwiazdę w śniegu, znaczy się starałem. Przynajmniej wzrok mój spotkał twarze roześmiane. Świat czarno-biały, spod śniegu widać ulicę. Ja zasypany miękką bielą, lekko ponad licem. Bo w zaspy się wjebałem, jadąc moim drewnianym rydwanem. Za śmiałość otrzymałem karę, guess I'll die, kiedy śmigam ponad prawem. Nawet przy znaku stopu się nie zatrzymałem. Jo, szalone albo głupie czasy, zależy jak patrzysz. Szalone na imprezie, głupie jak wracasz na tarczy. U nas szalone, rozpalamy se ognisko i tańczymy wokoło, pośpiewując polo disco. I znowu się gotuję w mojej czarnej kurtce. Nieraz się w niej bardzo śmiałem, nieraz chwile miałem smutne. Nieraz w niej zwiedzałem niebo, nieraz se leżałem w trumnie. A z ziomami zajebiście omijamy driftem kłótnie. Wtedy sklejamy gadkę, a nie pięść do mordy. Potem sklejamy pizzę, bo to placek dobry. I tak, już wiem, pierdolę trochę bez sensu. Za to robię tak normalnie też i mam na to konsensus. Więc luzuj, maj te szerokości jak tirowcy i baw się dobrze, nie udawaj, żeś dorosły. Ja będę leciał, słyszymy się za sekundę. To młody Radek Wintersport, lek na całą stresówkę. Siadamy w autokar i siadamy se na tyłach. Plecaki mamy na nogach, w nich znajdują się połówki już gotowe do otwarcia. Mamy świadomość, nie wystarczy do dotarcia. Słuchamy dobrej muzy i gramy w pokera. Śmiejemy się też głośno, gdy ktoś pokazuje mema. Piękne widoki są za oknem, a my zamiast patrzeć dyskutujemy, że ziom nie powiedział uno i dobiera karty. Kierowca staje na stacji, każdy kupuje hot doga i kupuje sobie fajki. Potem kitramy je w spodnie, żeby pani nie strzaiła, bo nie chcemy konsekwencji, chcemy by się naćpaliła. Dojazd nie trwał długo, dobijało tak około za 5:02. Kwaterowanie, my jesteśmy pierwszą grupą. Apartament dla czwóreczki w samym rogu. Picie już niedługo. Zamiast walizek to rozłożyliśmy karty. Na zewnątrz lało srogo, więc nie ci z przechadzki. Do szklanek z sokiem rozlane były dodatki. Po 2 godzinach wpadła pani czytając notatki. Spotkanie na dziedzińcu za 15 minut. My już lekko powstawiani, a że brak nam był limitu. Mogliśmy se spacerować luźno po ryneczku miejskim, a więc poszliśmy do Żabki wydać 20 zł z pensji. Potem 15 i 20 i kolejne 5. Skończyło się pełnym plecakiem, stukającym pieśń. Doszliśmy do jakiegoś rogu, se zapalić szluga. Zaraz wyszedł właściciel na nas, wystawiając pięść. Więc uciekamy, a za nami tylko śmiech zostaje. Zaraz zbiórka ponowna, każdy na miejsce udaje się szybkim krokiem, żeby wielkie szukanie się nie udało za tą jedną panią / panem. Godzina 18, czas wolny do jutra. Dopiero
7 szykuje się pobudka. My znowu karty i podróże między pokojami. Słuchamy muzy i nie kończy nam się wód. Właśnie się skończyła, ale to nic. I tak wszyscy już mają dosyć, więc kończymy to pić. Palimy szluga przez okno, to że nie jebie to kicz. Bo drugie okno do pokoju było uchylone. Wdarł się dym, ale spokojnie wszystko jest zatuszowane. A zabawa trwa nadal, no a potem rozkminianie. Bo zbliżała się trzecia, nie wiedzieliśmy czy spanie, czy lepiej siedzieć i potem umierać nad śniadaniem. Ostatecznie wszyscy tam pozasypiali. Zadzwonił budzik i powkurwiał tych, którzy tańcowali. Lecz nie wyszło coś z tym spaniem, bo i tak umarliśmy nad śniadaniem. Yo. Trzymać się terminów. Nie lubię, kiedy ktoś wyznacza moje giga 5 minut. Nie lubię słuchać się kretynów, co pakują nocnie swoje sprawy. I kiedy ktoś powie niedoceniany. Nie zawsze wszyscy dostają porówno. Pora wygrać w loterii, a czasem pobyć kurwą. Na pewno nie na męki. Pałania się kłótnią, choć czasem z niektórymi jadę konkretnie równo. Sebastian Loeb ze mnie świetny, bo wchodzę w różne style, tak jak on wchodzi w zakręty. Wszystko eksperymenty, więc miks nie jest bezpieczny. Problem puka do drzwi, ale ja jestem zajęty. Nie tędy prowadzą moje ścieżki. Jedni gustują w białych, a ja gustuję w leśnych. Jedni wolą to techno, my wolimy spacerki. A po nich spędzam czas, edytując pioseneczki. Palę kamele, gdzie kurwa są sportowe. Wszystko powoli kończy się i kończy się na dobre. Pijemy fresko, gdzie zgubiłem mamonę. Świat wspomnień został, nowy stoi pusty jak mój portfel.